Pan mówił o swoich wizjach wolnościowych i tak przyszło mi do głowy, że znacznie prościej byłoby je wprowadzić na początku lat 90., kiedy no, ten poprzedni system, czy poprzednia jego forma runęła całkowicie i łatwiej byłoby no, jakby wprowadzać od zera. W tej chwili no, już mamy jakiś zbudowany no, pseudokapitalizm, ale ma on jakieś swoje tam struktury. I w sumie jest de facto trudniej to niż na początku 90-tych lat. Powiedzmy koniec lat 80-tych to była taka wyraźna ruina tego systemu takiego PRL-owskiego, który tutaj był zainstalowany przez ruskich po wojnie. Wyraźnie ten system się zawalił. To komuniści sobie z tego zdawali sprawę. Tak, zdawali sobie sprawę dokładnie, więc ci wszyscy, którzy prowadzili taki teatrzyk politycznych marionetek, czyli wyznaczali swoich agentów na tak zwanych premierów czy jakichś tam ministrów innych, mogli nimi zadysponować w taki sposób, żebyśmy żyli w kraju ludzi wolnych. Mogli przeprowadzić niezwykle łatwo za pomocą tych swoich marionetek, po prostu by tym marionetkom wydali inne dyspozycje. I żylibyśmy w kraju ludzi wolnych i bogatych, byłoby to niezwykle proste i wszyscy byliby szczęśliwi i zadowoleni. Przecież te czasy kończącej się komuny, kiedy to wszyscy mogli handlować gdzieś tam po wszystkich targowiskach, na stolikach i łóżeczkach, z tego powstawałyby niezłe biznesy i ludzie by cenili swoje źródła utrzymania, dorabialiby się i cieszyliby się, że mogą w końcu dysponować swoją pracą, owocami swojej pracy. Mogliby tak zrobić. Dlaczego oni tego nie zrobili, to nie wiem. Ale było to niezwykle łatwe, bardzo łatwe to było. Nie padła taka z ich strony taka dyspozycja i te ich kukiełeczki polityczne zaczęli tylko obracać stare frazesy i utrzymywać stary system. Teraz jest troszkę gorzej, bo oni się uwikłali w ten, jak to pan Stanisław Michalkiewicz mówi, tak zwany kapitalizm kompradorski, czyli taką sitwę władzy, która zgarnia konfitury z gospodarki. Jednak wsadził do jednego wora z tą oligarchą postkomunistyczną, która jest w Rosji, na Ukrainie i w większości tych krajów. Ona się u nas jednak niewiele różni, że my jesteśmy tam w Unii, a oni nie. Tak, oczywiście to się różni. To się różni tak, jak powiedzmy różni się Haftka Szubski od Śląskiego, no, ale generalnie to jest, zjawisko jest to samo u nich, troszeczkę ma inne barwy, inne kolory. Michał, zauważ, że właśnie na początku lat 90. społeczeństwo chyba nie wiedziało, czego może wymagać od rządzących, bo może wróćmy do tego, że ta idea była czymś całkiem nowym w Polsce. Ludzie generalnie w latach 80. w ogóle nie wiedzieli, że może istnieć system inny niż ten, w którym żyjemy. Kompletnie nie wiedzieli, że może istnieć inny porządek. A teraz? Niektórzy z tych ludzi jechali do Ameryki i wiedzieli, że tam się żyje lepiej, to znaczy tam za 8 godzin zarabia się 100 razy tyle, co w Polsce. Tylko nie wiedzieli dlaczego. Tylko tam tak jest. Więcej osób już wie o tym, że może być inaczej, prawda? Bardzo dużo. Moim zdaniem to już w początkach lat 90. to było kilkanaście procent ludzi świadomych tego, że trzeba dokonać zmian ustrojowych, a teraz jest znacznie więcej. Tylko nie było ideologów głośnych. Znaczy, trzeba było ich szukać, prawda? Trzeba było do was dotrzeć. To było parę osób w Polsce, które o tym mówiły głośno. To znaczy, ludzie, którzy problem ustroju stawiali na poziomie filozoficznym, czyli dlaczego należy zmienić ustrój i z jakiego na jaki. Ludzi, którzy wyraźnie mówili, że normalność to moralność i trzeba wrócić do normalności, czyli do poszanowania zasad moralnych, tacy ludzie byli jednostkami, to było parę osób, a w tej chwili już się wychowało liczne środowisko. W tej chwili tych apostołów takiej prawdy politycznej i moralności w polityce, to takich apostołów już są tłumy, to już są setki i tysiące ludzi, którzy tę prawdę powtarzają i niosą dalej. Poza tym no, takie narzędzie jak internet jest pewną alternatywą dla tych mediów przez nich kontrolowanych, bo oni mieli całą prasę, telewizję, radio, wszystkie media i bardzo ogłupiali ludzi i nie było alternatywy, nie można było tego przebić żadnym sposobem, no, nie można było od domu do domu chodzić i każdego tłumaczyć. A
A teraz można od domu do domu chodzić, bo te komputery stoją wszędzie i my się możemy komunikować poza ich taką zmasowaną propagandą ogłupiającą. Starają się biedaczki ogłupiać, jak się tylko daje. Bardzo pracowicie to robią, profesjonalnie zresztą, ogromne pieniądze w to wkładają, ale to ogłupianie z ich strony już nie jest takie masowe i takie skuteczne. A szczególnie młodzież, która wchodzi w życie i ludzie młodzi, którzy chcieliby w końcu na siebie pracować, a nie tylko na tych łobuzów politycznych, są świadomi tego, że trzeba dokonać zmian ustrojowych. I to już są setki tysięcy ludzi świadomych i gotowych zaryzykować, żeby zmienić. Więc w tym sensie to bym powiedział, że klimat do zmian, potencjał intelektualny, tak by należało powiedzieć. To jest. Potencjał intelektualny, ale również potencjał moralny, czyli świadomość zasad moralnych, z których wywodzi się projekt innego ustroju, to już jest duża siła. Duża siła. My nie mamy siły fizycznej oczywiście, oni nas mogą powystrzelać wszystkich jak mrówki. To Michalkiewicz powiedział, trzeba ich, tych, którzy zarządzają tym naszym smętnym interesem, albo powystrzelać, albo przekonać, tak? I siła przekonywania nasza już jest na tyle duża, że już naprawdę ogromny odsetek społeczeństwa jest tego świadomy i oni nie są w stanie nic temu poradzić. I to się będzie upowszechniać, muszą coś z tym zrobić. Chciałbym, żeby po prostu zgodzili się na radykalną zmianę ustroju. Byłoby bardzo dobrze. To znaczy patriotyzm, który niewątpliwie jest i jest wykorzystywany przy różnym rodzaju, przy wyborach, musi być podparty materialnie. Ale ja chciałbym szalenie, żeby to zrozumieli wyborcy. No to jest... Bo na razie część wyborców żyje samą ideą patriotyzmu, to jest oczywiste. Patriotyzm to jest, powiedziałbym, motywacja do zaangażowania w politykę. Czyli patriotyzm jest to coś, co człowiek ma w sobie jako taki motyw napędzający go do tego, żeby się w ogóle zająć działalnością publiczną. Czyli próba służenia swojemu krajowi. Ale trzeba zrozumieć, że wcale nie jest rzeczą obojętną, jaki to jest kraj. Bo przecież można zrobić sobie koszmar. Przecież ja pamiętam lata 70., kiedy to Albania była krajem niepodległym. Nie należała do Moskwy, powiedzmy, czy tam ani do zachodu, ani do wschodu. Była niepodległa. A Kalifornia na przykład była, nie była krajem niepodległym. Należała do Stanów Zjednoczonych. A jednak lepiej żyło się w Kalifornii. I ludzie za ten stan, jaki jest w Kalifornii, gotowi byli życie oddać. A za niepodległość Albanii nie za bardzo. Woleliby życie oddać, żeby to zmienić. Więc jest nie tylko ważne, żeby ten nasz kraj był naprawdę naszym. To znaczy, żeby nie dysponowali nim obcy. Bo jeżeli obcy dysponują, to już na pewno przeciwko nam. Ale jeżeli ma to być nasz kraj, to jest również rzeczą ważną, żeby to był kraj urządzony poprawnie z punktu widzenia moralnego. A moralnie ja twierdzę, że normalność to moralność. Jeżeli kraj urządzi się tak, by władza publiczna, instytucje władzy publicznej i prawo stało w ochronie zasad moralnych, to nagle zaczniemy być narodem bogatym. To nie będzie tak jak w Rosji, że ludzie nie mieli co jeść, trawę jedli, ale satelity rosyjskie latały w kosmos. Nawet gdyby te satelity rosyjskie w kosmos nie latały, a Rosjanie mogliby sobie tego Zaporożca wtedy kupić, to oni by byli szczęśliwsi. Ja się zgadzam z panem, że jest więcej ludzi w tej chwili takich mądrych politycznie, ale z tymi kwalifikacjami moralnymi, z moralnością w polityce, to obawiam się, że jest gorzej niż w latach 90. Nie mówię o tych elitach, bo one i teraz i wtedy by były zdegenerowane, ale w tej chwili jest jakby taka powszechna akceptacja dla zła niestety. Te elity, które obecnie są nam przedstawiane jako rządzące, te cały teatrzyk marionetek rządowych i sejmowych, tak, ciągną za sobą ludzi swojego pokroju. I wydaje nam się, że jest ich strasznie dużo. To znaczy jest bardzo wielu pretendentów, żeby zastąpić tych ministrów i być takimi samymi ministrami. Że teraz naród, żeby na nich pracował, prawda? Zamiast na tych ministrów pracować teraz, to będzie na nas, żeby być alternatywą personalną dla tego samego ustroju, żeby ten ustrój pozostał. Nie widać natomiast tego marginesu, który jest poza boiskiem tej gry,
i który chciałby, żeby ta gra przestała istnieć. Tego w ogóle nie widać. Oni nie są lansowani. Ale jak obserwujemy fora internetowe, czy w ogóle debaty internetowe, to widać, że debata sięga dość głęboko i słusznie pan mówi, że na poziomie moralnym jest ta debata jeszcze toczona rzadko. Tak. Ale odwołania się, czyli stawianie pytań, a dlaczego ten ustrój należy zmienić, pojawiają się i pojawiają się poprawne odpowiedzi na to. Należy ten ustrój zmienić, bo jest on niemoralny. To znaczy nie służy dobru człowieka. Ten system, w którym my teraz żyjemy, jest wymierzony przeciwko nam. Dlatego należy go zmienić, oczywiście. Moralny system zaowocuje tym, że będzie nam się żyło dostatnio, bo dostatek jest jednym z dóbr. Jednym z wielu różnych dóbr, bo i honor też jest dobrem, którego zmierzyć, zważyć nie można, ale jest ważnym dobrem dla człowieka. No, dla mnie jednak jest środkiem, bardzo ważnym środkiem, ale środkiem, nie celem, dostatek. Oj, dysponowanie źródłem własnego utrzymania. No, to już od razu ważna dyskusja. Sprawa. Ja nie mówię, ile można przejeść z tego, bo bardzo często ci ludzie, którzy mają, są właścicielami własnego warsztatu pracy, żyją znacznie gorzej niż robotnicy u nich. Bo ten robotnik to jest tylko zainteresowany, żeby się nie narobić i zarobić. Okay. A ten człowiek odpowiada na to, dzisiaj, żeby było z czego dzisiaj się jest popularne hasło, po pierwsze gospodarka, czy gospodarka jest najważniejsza. Ale jednak no, jest bardzo ważna, ale to jest jednak środek do realizacji tak, innych natomiast celi. Na gruncie moralnym pytanie należałoby postawić w ten sposób, jakby Bartnik je stawiał pszczołom, powiedzmy. I Bartnik mówi pszczołom, pszczółko, najważniejsze, żebyś ty była pracowita. A pszczółka, gdyby umiała mówić, to by powiedziała tak, ale najpierw musi być zagwarantowane, że to ja będę jadła ten miód. Bo oni by chcieli, żebyśmy my byli pracowici. Żebyśmy my od świtu do nocy pracowali, ale na nich. A my byśmy chcieli, żeby był taki porządek ustrojowy, żebyśmy nie musieli na żadnych nich pracować. Ani na tych, którzy są teraz, ani na tych, którzy próbują po nich przyjść. Tylko żebyśmy w końcu mogli na siebie pracować. I żeby władza temu służyła, żeby zabezpieczyć, że my pracujemy każdy na siebie. A jak ja nie chcę pracować na siebie, to moja sprawa. Znaczy jest coś takiego rzeczywiście, że własność zawsze przyciąga wahadło wyborcze na uczciwa, rodzinna własność, na prawą stronę. Po prostu człowiek głosuje na siebie, na swoje dzieci, na swoją przyszłość. To jest oczywiste. Jeżeli natomiast wyborcami jest grupa osób liczna, zależna wyłącznie od tego, co państwo im dostarczy do utrzymania, jako środki utrzymania, jako możliwości utrzymania, możliwości rozwoju, to już się zmieniają te. To wahadło wyborcze już może się bardzo mocno wahać od ściany do ściany. Zależy, kto wskoczy na czele, na środek telewizora i powie, ja wam dam, tak jak powiedział Kwaśniewski, wszystkim mieszkania. Tak. I poszło. Lewica to jest elektorat roszczeniowy. To są ci, którzy chcieliby być. Ale z biedaków się robi lewicę, zauważ. Tak, tak. Bo patriotyzmem trudno żyć, trudno zjeść to, prawda? To jest wyższy poziom idei, natomiast tak. Ludzie jak usłyszeli, jak mówię, to jest świetny przykład chyba, właśnie jakim Kwaśniewski, no Komuch, tu odzyskanie suwerenności jakby po 89 roku i tu znowu Komuch powiedział, że dam wszystkim mieszkania i już zwyciężył. No w ten sposób to można się ganiać no, do wyjedzenia ostatniej trawy w Polsce rzeczywiście. No, bez własności, tak? Oczywiście to jest problem jest taki, czy ci, którzy piszą scenariusz politycznych zmian, uwzględniają jako jeden z wariantów doprowadzenie do normalności? Otóż nie uwzględniają, bo ja to wiem doskonale, ponieważ od 22 lat walczę o reprywatyzację, czyli odrodzenie się klasy średniej w Polsce opartej na własności rodzinnej, wielopokoleniowej, uczciwie zdobytej. Jest to nie do przeparcia. Nie do przeparcia. Nie ma oficjalnej takiej prawicy w Polsce, która by to akceptowała. Absolutnie nie. Krótko mówiąc, w Polsce mają być tylko pracownicy najemni, poza tymi, o których mówił pan Klawisz, o tych oligarchii, tak, umocowanej gdzieś tam na wspólnej własności, na dawnej naszej wspólnej własności, a reszta to są pracownicy najemni zawsze. Zawsze zależnie od państwa. Wizja normalnej Polski powinna być przedkładana i przedkładana.
i niniejszym przedkładamy, tak? Że to jest przede wszystkim właśnie osadzenie własności w jakimś celu, tak? Tak jest. Oczywiście ja zawsze mówię, że takim przeciętnym obywatelom, temu przeciętnemu elektoratowi mówię, ludzie, uwierzcie w to, że lepiej jest być wolnym i bogatym niż biednym i zniewolonym. Uwierzcie.